in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Sekula sekulorum. Ducha Świętego proszę, abym dobrze rozważał słowo, które On przekazał, które Bóg nam przekazał z nieba. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypowiedział, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Bierzemy nasz dodatek muzyczny, niech wstąpi Duch Twój dzisiaj. Pieśń numer 13. Jezu miłosierny, konferencje, za Wasze malowania płotów. Mamy nagrane wszystkie pieśni na sobotę, więc płytka będzie gotowa z tekstami, aby ubogacić nasze śpiewy. Pawełku, dziś już całkiem dobrze, ale sprawdzę, bo mi się wydawało, że od 20 roku, tak miałem wyuczone na egzaminach, a nie 12, ale to sprawdzę, żeby Wam nie utrwała fałszywa data w pamięci. Mamy dzisiaj środę, bo ja słyszałem 12. To już szybciutko przeleciałem, muszę. W wieku od 20 jednak. Stara gwardia, pamięć pozostaje nie 12, a 20 lat. Bo ty byłbyś bardziej ostry niż Pan Bóg, wyżnąłbyś wszystkich. Kto by tam później doszedł, ktoś musiał nieść namioty, musiał nieść przybytek, więc nie dało się wyciąć wszystkich. Więc ci, co mieli 20 lat, weszli do świątyń, do Ziemi Świętej. Było to nieekonomicznie, bo 12-latkę by nie pamiętali cudów. Kto nam pamięta przejście przez morze, co się wydarzyło? Oni są dopiero na pustyni tuż miesiąc. Tyle cudów widzieli i mają problem, nie? Morze się przed nimi odsunęło. 12 ludzi wraca i zmienia opinię całego ludu. Więc Pan Bóg ingeruje dzieci. Z 40 dni co chodziliście, staje się 40 lat. Mój kochani,
idę dalej w naszych próbie poznawania i, moi drodzy, rozumowania orędzi. Dziś jeszcze dopracowałem kolejne teksty. Jest to, moi drodzy, wielkie doświadczenie, czego nas Bóg chce nauczyć, więc to na pewno jeszcze nie będą trzy konferencje, może razy trzy. Moi drodzy, Bóg, przychodząc do nas z orędziami, ma konkretny cel. Pokazuje siebie jako miłość i chce, żebyśmy Go kochali. Dlatego mówi konkretnie, nie zmuszę nikogo, aby mnie kochał. Ja mogę was nauczyć mnie kochać i poprowadzić tych, co nie wiedzą, jak do mnie dojść, ale na kolana, dzieci. Ja nie będę się litował nad pysznymi, na kolana. Padajcie przede mną, a okażę wam litość w ostatnich dniach. Dziecko, ten czas miłosierdzia to jest czas łaski obficie wylewanej na was. Ja mam serce pełne miłości i miłość tę na was wszystkich wyleję, zanim wrócę w gniewie i nie będę już pobłażliwy. Dziś przerabiałem na rekolekcję jedno z orędzi, jak do niego trafię. Drodzy Państwo, no to Pan Bóg jest nieprawdopodobny. Bóg jest, moi drodzy, niesłychany. Upominał kapłanów w jednym z orędzi, że lekceważą Jego słowo, mówi o wszystkim, co może ich spotkać, przedstawia ich niewiarę, ale kończy: błogosławię was, kapłani, ponieważ was wybrałem. Nie lękajcie się ludzi, bo nic wam uczynić nie mogą. Lękajcie tego, który powierzył wam włodarstwo, ponieważ jemu winni jesteśmy całą waszą służbę. Dziecko, to jest czas miłosierdzia, stąd Bóg przychodzi i mówi o miłości. Mam, dzieci, ofertę. Zanim nadejdę i napełnię jeszcze świat łaską tak, aby każdy, kto we mnie wierzy, mógł się zbawić. Będą znaki na niebie i na ziemi, a wy patrzcie uważnie. Posłuchaj, zleję na was ogrom mojego miłosierdzia. Jednak na tych, którzy mimo tego nie usłuchają głosu, gniew będzie jeszcze sroższy. Kiedy dojdziemy do punktu, gdzie Pan Jezus wyjaśnia mi, ty masz to mów. Ty masz mówić. Bo w słowie moim jest moc. Ono działa. Ono nie wraca bezowocnie. Dlatego, moi drodzy, nie dziwcie się, że moim zadaniem jest mówić, uwierzyć, że słowo ma moc, że kruszy i że zbawia. Przepraszam, bo tu się coś pokręciło w numeracji. Przecież to wszystko mówiłem. Dobrze. Jednak najbezpieczniejszy jest mój system. Data. Piszę datę i wtedy jestem najspokojniejszy. Albo moja ukochana, ale nie, to było. To się nie mogę to opuścić. Teraz słowa świętego Jana Ewangelisty. Pan powiedział, że trzeba nam się powtórnie narodzić i dlatego ty zostałaś do tego powołana, aby pokazać światu, jak ma wyglądać powtórne jego narodzenie.
Bóg tę drogę chce pokazać światu przez orędzia. Bóg pragnie narodzenia ducha dla wszystkich chrześcijan. Nie mówię tu o poganach, bo oni potrzebują zupełnie innej drogi. Bo oni nic nie widzą. Chrześcijanie mają chrzest, przynajmniej rozumieją tajemnicę Jezusa, Jego życie, tak czy inaczej tajemnicę odkupienia, ale do nich o wiele łatwiej trafić. Masz iść do wtórnych pogan, czyli orędzia są kierowane do chrześcijan, którzy stali się wtórnymi poganami. Cały świat został schrystianizowany. Tylko w wielkiej mierze objawienie to odrzucił. Dostał jednak łaskę i teraz potrzebuje tę łaskę, ten świat potrzebuje w sobie ożywić i odrodzić. Dlatego praca misjonarzy nie pożna marne. Chiny przyjęły chrzest. Najsłabiej były stygnane Indie, ale Chiny z morem przyjęły. Japonia był moment, tam było chrześcijaństwo bardzo mocne. Cała Afryka. Bóg potrzebuje tę łaskę tylko, moi drodzy, odnowić. Wszystkie wielkie dzieła chrystianizmu zostały dokonane. Bóg został jednak odrzucony i zapomniany. Świat potrzebuje odnowy w Duchu Świętym. To Bóg pokazuje celowość tych orędzi. Potrzebuje stać się zupełnie nowy, bo stary świat jest zbyt zepsuty, aby mógł być naprawiony. Dlatego nie oczekujcie na wielkie zrywy tłumów ludzi. Ten świat jest tak zepsuty, że nie da się go naprawić. Musi stać się nowym. I taki plan ma Bóg. Bóg nie odrzuca pogan, jednak ci muszą uwierzyć w Jezusa. I dopiero wówczas zaczną podążać Twoją drogą. Prawie 2 miliardy Chińczyków przed nami. 1,5 miliarda Hindusów, tylko dwa państwa. To są niemożebne cyfry ludzi, którzy są poganami. Wobec tej cyfry i tych wyzwań to Europa jest gierdziołkiem. To śmieszne jest to, co oni robią z wiarą, to, co robią, moi drodzy, z Bogiem. Zostało ich jeszcze przy wierze chrześcijańskiej, katolickiej w Europie garstka i żyją tylko z dorobku materialnego pokoleń. Przejadają to, sprzedają i jeszcze mędrkują i jeszcze dalej rozbierają kościół. Wiecie, jaki jest dramat? Pragnienie Boga jest pokazanie światu, jak go ranią. Jak wiele zadają Bogu cierpienia, nie kochając Go. Właśnie dlatego, że ja ich kocham, czuję tak wielką potrzebę wzajemności i duszy, która ode mnie odda mi swoje pragnienia, która wybierze zawsze moją miłość, a wszystko inne podporządkuje mojej woli. Mógłbym sprawić, mówi Bóg, że wszyscy mnie kochali, ale cóż mi po takiej miłości? Ja nie pragnę miłości za wszelką cenę,
Ja pragnę, abym był poznany, pokochany z powodu tego, kim jestem, z powodu mojej miłości i dobroci. Bóg jest samą miłością i samą dobrocią. Słowa, które do nas Bóg kieruje, są one pełne, moi drodzy, symboliki. To mam to, do tego dojdę, do pojęcia zmysłów, jak nie jesteśmy oszukiwani zmysłami. I tych słów wypowiedzianych, ukrytych w symbolice, w swojej prostocie, my nie zawsze rozumiemy. I tu Bóg wyjaśnia, że słowa orędzi mogą być rozumiane w dwojaki sposób. Zwyczajnie i bezpośrednio lub symbolicznie. Zwyczajnie to, co słyszymy, Bóg mówi. Jak mówi o chlebie, no to rozumiemy zwyczajnie. A symbolicznie, mówiąc o chlebie, mówi o swoim mistycznym ciele. O swoim dawaniu nam siebie, o świętości. Prawidłowe pojmowanie go jest już w mocy Ducha Świętego i tych, którym Duch Święty pragnie ukazać. Do tego zagadnienia wrócimy, bo będzie takie całe orędzie, moi drodzy, na ten temat. Że rozumienie słów Boga jest darem Ducha Świętego. Tam będzie się powołał Pan Jezus, że w Piśmie ma się napisane: Duch wieje, kędy chce i jak chce. Tu nie będę się szeroko rozczulał, pewne myśli, moi drodzy, pokażę. Jest szerokie orędzie Jana od Krzyża o kryteriach prawdziwości prywatnych objawień. Jak ktoś z Państwa chce sprawdzić, czy nasze orędzie są czyste, czy inne, święty Jan przychodzi, kompendium mamy to drugie, orędzie z 23 maja 2015 i święty Jan wyjaśnia. Przez pomocą pani Agnieszce, bo ona czytała książki o jego, o nim i czytała pewne zdarzenia, gdzie tam u niego były, bo różne do niego kobiety przychodziły. XVI wiek to dzieci tych objawień mistycznych co niemiara. W Hiszpanii to grzyb po deszczu. I ona zatworzyła się, czytając o jednej, co on mówi. No i był kryzys, nie, że są my na fałszywej drodze. Wtedy święty Jan przyszedł i moi drodzy powyjaśnia. Nie trwoń łez słowa, które napisałem, nie dotyczą twojego przypadku. To był całkowicie inny przypadek niewiasty. Ale w przypadku osoby zwodzonej przez szatana. W twoim przypadku nie miałbym żadnych wątpliwości o prawdziwości łask, które otrzymujesz z kilku powodów. Posłuchaj jakich. I tu będę, pójdę powolutku z wami. Po pierwsze, podążasz cały czas w ciemności i posuwasz się do przodu w wierze prowadzona i powodowana wyłącznie wewnętrzną miłością. Tu bym musiał długo mówić o zmaganiach wewnętrznych. Dziś już jest łatwiej, ale przez parę lat to, co przeżywała pani Agnieszka i mnie przy tym wytrwać, to też była sztuką. I udręczenia były niemożebne. Mnie Bóg dał silniejszą wiarę, a ją prowadził w ogromnych ciemnościach. Musiałem wołać: posłuchaj, jest to prawda.
na cały mój order kapłański, na warsztat naukowy, bo jakbym nie miał studiów, by mówili, że chłopę. Ale nie mogą zaprzeczyć, bo mi dali studia naukowe, że muszę chodzić. Ona walcząc, księże, jak jest głos wewnątrz, który mnie rozsadza, że oszukujesz, że tamto, to była jedna wielka ciemność. Wołanie Boga, ufaj, ufaj. Twoja dusza nie posiada żadnej alternatywy w działaniu, jak tylko tą jedną możliwość, jaką jest spełnienie woli Bożej. Tośmy już odkryli z Panią Agnieszką, że w naszym przypadku nie ma ani kroku do tyłu. Tego Bóg chce. Przed moment i później dojrzałem, ja Wam to przelałem, to na Was. Król albo śmierć. To jest wypadkowa tych ciemnych nocy Pani Agnieszki. I byście to zrozumieli. Nie ma wyjścia. Król albo śmierć. Idąc do kardynała, ja mu spokojnie mówiłem, księże kardynale, ksiądz nie ma prawo mnie nie rozumieć. Ale ja na próby kardynała nie pójdę. Nie mogę zdradzić Boga w orędzia. Ksiądz ma jedyne wyjście, kardynał. Zabić mnie. Ja to przyjmę. Jest wyjście. Zabić mnie. Bo ja ani się na krok do tyłu nie cofnę. Mówiłem wam 3 miesiące temu, jeden z kapłanów krakowskich mnie odwiedził. Mówię o tobie, że jesteś uparty jak osioł. Bo nie zakrojmy mnie. Ja ani kroku do tyłu nie wycofam. A ja powiedziałem, żebyś wiedział, jakie jeszcze ja Bogu śluby, że nie ma koncelebry, nie ma kobiety przy ołtarzu, szafarza już nie będzie. Każdy to ty ze mną nie staniesz do koncelebry? Nie. Jeśli będziesz sam celebrował, to ja na twoją uczuć przyjadę. A jeśli będą koledzy stali przy ołtarzu, ja nie przyjadę. Po co? Będę popierał to stawiańsko. Będziesz sam, ja przyjadę. Będę w komrze, stanę u ciebie. Będę ci podnosił ornat z tyłu przez konsekracji. Będę ci przywołał szał. Będę wykonywał. Będę subdiakonem. Będę ci super służył przy ołtarzu. Ale będzie koncelebra i on nie przyjadę. Po co? Jakby być opornikiem, to na 300%. Więc dlatego dusza twoja nie posiada żadnej alternatywy w działaniu. Tylko wola Boga nie ma. To się... Możecie mnie nie rozumieć, ale ja nie mam wyjścia. To jest taka siła, choćby mi płacił dolara i dał 400 milionów na zakład przysłupienia zawodowego dolarów. Ustąp ksiądz. Dziękuję. Nie. Nie wziąłbym. Kontynuujemy. A więc dusza ta pragnęła posiąść zaufanie i pewne względy u innych z powodu otrzymanych łask. Mówi o tym przypadku, gdzie powiedział Janusza, że jesteś opętana tam gdzie sobie. Ale ona teraz chciała mieć interes na tych łaskach. Poklas innych. Cechowała ją także pewność co do otrzymanych łask. Ciebie cechuje raczej niepewność. To potwierdzam. Znam ten okres, to 2011. Ile było tam zmagań. Wciąż szukasz u siebie braków i niedomagań. Mówię, Panie Jezu, przyjdzie i wybije to Pani Agnieszce. Nie da się żyć. Cały czas się skupiąc na tym, że kiedyś się było złym, mam niedomagania, tego nie brakuje. Przecież ja jestem, ja uzupełniam braki, ja jestem przebaczeniem. To trzeba było wybić z głowy, że jestem niegodny. Nie. To nie od ciebie zależy, tylko od Boga zależy. Tylko diabel, to diabeł tak kusi, że to ci brakuje, jesteś niegodny. Popatrz jednak, jest czas łaski i idę w ciemno za Bogiem. Wciąż szukasz u siebie braków i niedomagań. Pewne braki są zrozumiałe. Oczywiście ze względu na stan, w jakim się wychowałaś i łatwość życia, która nacechowała twoją duszę wieloma wadami, które teraz w ogniu miłości daje ci się wiele odczuć.
Jeśli by ktoś patrzył na panią Agnieszkę, na mnie, to jesteśmy w dwóch innych światach wychowani. To dziecko już nic odbiera. Wszystko pod dostatkiem. Wasza. Układ społeczny rodziców, finansowy, a moi dwa inne światy. Jak zawsze wam mówię, bieda jest matką wychowania, nie bogactwo. Wychowujcie dzieci w totalnej biedzie. Chcecie wszystko zagwarantować, to się tylko rozwija wady. Bogactwo jest super gruntem do rozwijania wad i lenistwa. A później przychodzi rzeczywistość świata, no i zaczynamy nie bardzo rozumieć siebie, zaczynają się dramaty naszego życia, bo do niczego nie pasujemy. Panie Jezus, Jan wyjaśnia to, co ja wam mówiłem od krzyża, Panie Jezusie. Twoje pragnienie posiadania miłości doprowadza cię do błędów w twoim zachowaniu, ponieważ to pragnienie zaślepia cię i ubezwłasnowalnia, a wynika to już z łask Bożych, których nie potrafisz jeszcze właściwie ukierunkować. Twoja niepewność względem otrzymanej łask wynika, jak ci powiedziałem, wynika z ich, powiedziałbym, wręcz nadmiaru dla duszy, tak początkującej na drodze Bożej. Dlatego słusznie uważasz się za najmniej godną ich otrzymania. Z drugiej strony są owocem daru bojaźni Bożej, dzięki któremu śmiertelnie boisz się utraty Boga i Jego względów, co również jest oznaką łask Bożych. Bania się utraty Boga i Jego względów. Ja wam to tłumaczę. Dzieci, ja wiem, że macie rację w swoich myśleniach, to mi mówi, to zróbcie, to ksiądz tak poczyni, ale ja mówię, ale ja mam pryncypała. Tego nie chcę stracić. Ja nie patrzę na twoją ścieżkę. Twoja ścieżka jest dobra, dziś ty jutro uciekniesz i ja zostanę z tej pomysłem. Zostań na pustelni i realizuj ten pomysł. Chętny nie ma. Masz pomysł, daj kasę, też chętny nie ma. Słuchają tylko wykonawcy. To jest pomylenie władzy wykonawcy, ustawodawcą, etc. To jest... Pierwszy jest Bóg. Utrata Jego względów. Dzieci, jest to przerażający lęk. Co również jest oznaką łask Bożych, ponieważ trzeba miłości Boga zakosztować, aby sama myśl o jej utracie wprowadzała duszę w jej stan rozpaczy. Wiecie, w jakiej rozpaczy był Adam i Ewa? Gdy usłyszeli wygnanie z raju, chcieli wrócić. Jak zobaczyli rzeczywistość, co stracili? Więc Bóg zna człowieka, wie, jak załamuje się. Musiał postawić anioła z mieczem ognistym, żeby nie wrócili do raju. Wybieram tylko takie istotne fragmenty, żeby nie przeciągnąć tego wszystkiego. Idę do punktu czwartego. Ostatnia rzecz, o jakiej pragnę wspomnieć, jest styl Bożego przekazu. Bo to idzie wyczuć, że to robi diabeł. To styl jest. Diabeł nie może być Bogiem, więc nie jest w stanie załamać stylu przekazu. Będzie pisał po swojemu. U wspomnianej duszy pisałem o jej sposobie wyrażania się jako o języku niegodnym Boga i dla Niego niecharakterystycznym. Nie mówiłem tu o używaniu zdrobniałych określeń, które pojawiają się w mowie Boga skierowanej do Ciebie na początku drogi. Osoba, o której pisałem, miała zwyczaj używania zwrotów bardzo kolokwialnych. Kolokwializm
kolokwialnie, dzieci górnolotnie, to tam aż czuć pychę. Kto zna tę tajemnicę, szybko rozpoznaje tych, którzy koło was się pojawiają, czy oni są Ducha Bożego, czy są światowi. Ta kolokwialna mowa. To ona jakby my jesteśmy, jakby od tej osoby wszystko zależało. Że ja jestem twórczą i tak dalej. Myśmy to, nie, to jest gra słów, która powoduje, że idzie łatwo rozpoznać, że te słowa nie są Boże. I sposób był nacechowany własnym indywidualizmem. No to tu się już każdy, moi drodzy, sprzeda. Tego się już nie da ukryć. Ta mowa pychy jest tak mocna, że pyszałkowi można to mówić, mów mi wuju. Podczas gdy Bóg mówi w sposób mniej lub bardziej podobny, umiał jednak zawsze rodzaj duszy i stopień, na którym się dusza znajduje. Dlatego pierwsze to my, no to było wchód do przedszkolaków. Dzieci, no bo na takim poziomie się nasza dusza znajdowała, że nie dało się dzieci nam mówić orędzia, o Trójcy Przenajświętszej, o Bogu Ojcu, o Istocie Ducha Świętego. No dzieci, kto by nas pojął? To będziemy się fascynowali imieniem aniołków. To pytanie tam, czy się ta osoba nawróci, jak to będzie. No tak, ma taki ciekawostkowy świat naszego życia. To jest pierwsze parę tomów, 3-4. Wyście przylatywali, to się pytali, to tamto. Cieszyliśmy, muszę powiedzieć, no, to był taki światek małych dzieci. Cumle nam dać. No. Teraz bardzo istotnie o charakterze tych objawień mówi ta uwaga się nie odczyła, że Bóg, postępowanie Boga różni się zasadniczo w wiekach średnich i wszak współczesnej dobie, gdyż zmienił się język rozmawiania z Bogiem i sposób, w jaki Bóg pragnie pozyskać duszę. Zmienił się język. Dziś nam Bóg jest o wiele bliższy. Nasi ojcowie dawniej nie modli się swoimi słowami. Byli książeczki, teksty, to było wszystko ustawione szablonowo. No i zmienił się sposób, jaki Bóg chce pozyskać duszę. Poskracał czas, poskracał Bóg formację, bo to pokolenie przez formację średniowieczną nie przejdzie. Tam był głód, tam była bieda, były choroby, dzieci, kurna chata, tam nie było łazienek. To nas, rzeczywistość świata nas całkowicie zmieniła i Bóg zdaje sobie sprawę, że to, co wypisała Katarzyna ze Sieny, czy święty Salezy, to jest to dobre, ale to dla garstki, a tu Bóg chce pozyskać wszystkich. Dziś ma ludzi, którzy się kąpią codziennie, a w tamtych czasach kąpali się raz na kilka lat. W XIX wieku ustawy londyńskie nakazywały Anglikom kąpania się raz na rok, raz na pół roku dzieci. Raz na pół roku. Ustawa. A my dziś dwa dni mi wolny się nie wykąp. Rozmywamy szatę, nie? Królowa Izabela nie myła się 7 lat, jak złożyła ślub. Nie prała 7 lat swoich ciuchów. Aragońska Hiszpanka. Złożyła ślub, jak Ferdynand wygonił z tego Araba z półwyspu, da się mu kąpie na 7 lat. Dziś macie kolor izabelowy, to jest jej kolor po niepraniu i nie pomyciu się. I zmienił się sposób, w jaki Bóg pragnie pozyskać duszę. Podczas gdy Jego miłość pozostała niezmienna, Jego pragnienia wyrwania dusz złemu duchowi stało się wtedy tak ogromne, że Bóg świadom niejako w końca własnej cierpliwości
okazuje się ludziom nader słodki i miłosierny, aby przywabić z jego serca jak najwięcej ilość dusz. I to jest zrozumiałe. Nie poganiaj mnie. Tu jest cała tajemnica Boga, że On w ostatecznych, tych czasach ostatnich, tak pragnie wyrywać duszę, ze względu, że czas się kończy. Bóg nie świadom niejako własnej cierpliwości, końca władzliwości, okazuje ludziom nader się słodki i miłosierny, aby przybawić do swojego serca jak największą ilość dusz. Ty zajmij się zbawianiem, nie wydawaniem. Taki rozkaz pojawił się, był taki okres moich intensywnych różnych budowli świątków na pustelni. Dziś mam z tego tytułu kupę sądu. Robi to Bóg po to, i tu już ten święty Jan wyjaśnia, że nigdy Bóg nie był tak i nie będzie łaskawy jak przy końcu czasów, ponieważ Jego łaska jest ostatnią, jaka będzie dana światu, zanim zostanie ukarany. Wiecie, ile we mnie było buntu w czasie, też buntowałem, nie? Boże, ładują mnie, tłuką mnie, już mnie gniotą 8 lat, bez przerwy, tyle sądów. Ja mam im przebaczyć i oni mają lajcik niebo. Oni mają na ziemi lajcik, w niebie lajcik, a ja mam na ziemi lajcik, nie sprawiedliwy. Ja dla mnie i w niebie równo z nimi. Znam Ciebie, że każdego przytulisz, znaczy przytulisz ich i z głowy. To nieprawdopodobne. Trzeba się tak buntować, nie, taki atak na Boga się w głowie mieści. Dziś ludzie się do krzyża, jak to mówi, no nigdy Bóg nie był i nie będzie tak łaskawy. Daje nam mytę modlitwę na czwartki. Za każdego, kto ci dał łupnia, co cię skrzywdził, pomodlisz się, prosisz go, żeby go jeszcze Bóg tu dziada na ziemi korą i jeszcze, żeby w czystu nie cierpiał. No, Kyrie eleison. Ja rozumiem, zgodziłem się na ziemi, może, okej. Okay. Ale w czyjstu nie chcę tak przypalić zadek równo, nie? Też nie może. Wiecie, w moim przypadku, co to jest dla mnie? Ja bym w sekundzie wymierzał sprawiedliwość, od razu rąbał równo. Dla mnie użyć pioruna to jest kwestia tylko mojej nerki, przymierzenia do nerki i szczaleci. Więc to jest to, jak Bóg jest łaskawy. Że moje przebaczenie draniowi i po modleniu się Bóg nie darował interwencję, że mojego cierpienia wystarczy również dla Niego, tej Bóg jest dla smoka łaskawy, jak rozumiecie. Ale to jest ten czas ostatniej chwili. Wykorzystajcie ten czas. Bo taka jest akcja, ostatnia minuta, raz minie, nie? To jest na przykład biura, nie? Siedzicie, nie kipaczycie. Zamiast 9 000 za 3 000, jedziemy, poszli, bo... Przenieście to myślenie wasze, kiedy tyłki opalacie gdzieś tam na wybrzeżu, na opalenie duszy Bogu. Gdyby jakieś kazania będą, to panie Gatko napisze, ostatnia minuta, nie? Że obniżka 50%, ruszcie się. No, Bóg obniżył tę usługę dzieci o 90%, rozumiecie? Oferta Boga, ta co jest teraz, w średniowieczu, czy w pierwszych wiekach, to dzieci, to Bóg daje, już cumla daje nam. A my jeszcze stykamy, ile wymaga, jaki jest niesprawiedliwy. No pasowałoby, żeby po każdą karocę posłał bilet do nieba. Masz, Stasiu, chodź, pijesz, masz bilet do nieba, babę zawieź, masz bilet do nieba, kradniesz auta, masz bilet do nieba. No chłopie, przecież to kurzy co robi. Więc doczekaliśmy czasu, że nigdy Bóg nie był i nie będzie tak łaskawy, jak przy końcu czasów, ponieważ Jego łaska jest ostatnią łaską daną, jaka będzie na światu, zanim zostanie On ukarany,
aby nie mógł nikt powiedzieć, że Bóg nie jest miłością i że nie dał każdej duszy skosztować swojej miłości i cierpliwości. Dzieci, doświadczam to. Po mojej relacji do Boga macie o mnie teksty. Ile razy Bóg mnie dyscyplinuje, przywołuje, ustawia. Wedle prawideł najsprawniejszy, powinien dawno za kufer złapać i czapnąć o ścianę albo na orbitę. A On cierpliwy, błogosławię Cię, bo Cię wybrałem. Urobię Cię. Najpierw Ci da taką petardę, tak Cię wywiertuje, wywierci wszystkie zakamarki Twoje, że Tobie się w pysze ruszać nie chce, a później mówi Ci, dam Ci łaskę i ja Cię doprowadzę. Mówię, Boże, ale jak tu żadnych postępów nie ma, a Ty mówisz, że doprowadzisz. W związku z tym nikt z Was nie będzie mógł powiedzieć Bogu, że nie okazał Tobie łaskawości i miłości. Daje skosztować wszystkim swojej miłości i cierpliwości. Język naszych orędzi to jest, moi drodzy, język oblubieńca. Pełen cierpliwości, ciepła, wrażliwości. Kto z Was się w życiu zakochał, a przeżył miłość oblubieńczą, to dzieci, wtedy przecież nikt nic złego nikomu nie powiedział. Pięk, moja różyczko, mój skowronku, moja gazelo, moje marzenie, mój oddechu. Ona mu między oczy, a on skowronku, jeszcze Cię o to proszę. No i nic, dzieci. Miłość oblubieńcza, wiecie jaka jest. Godziny na drutach, na SMS-ach, na pragnieniu, malowanie pejzaży, powieszone obrazy na ścianie ukochanej, w portfelu zdjęcie trzyma, sekundę robi coś, aż ładna. No i ty. Dzieci, Bóg taki jest dzisiaj, rozumiecie? Każdego z nas tak w ręku trzyma i patrzy, chłopie, ja Cię uratuję. Ty masz, tyle masz ode mnie, nie? A ten, Bóg dalej cierpi. Ten pluje, a Bóg mu trzeba. Dzieci, to też jest coś, co się nie da opisać. Jaki jest teraz Bóg? Język Boga, jakim Bóg mówi do Twojej duszy, jest oblubieńca, cieszącego się zdobycia i posiada na oblubienicy kosztowania jej miłości i wielkiej tęsknoty. Część się gorszy na tę miłość Pana Jezusa, na tę Jego optykę w naszych orędziach. Język ten można nazwać czułym, ale nie czułostkowym. Słodkim, ale nie pieszczotliwym. Czułość i słodycz są charakterystyczne w mowie Boga. I są obecne w Słowie Bożym i widoczne na przestrzeni wszystkich dziejów w mniejszym lub większym stopniu. Do Faustyny powie moja sekretarko. Mój liście do ludzi. Moja oblubienica. Patrzcie, jaki tekst używa. Choć Bóg używa ten język w formie czułości i słodkości, to nie chodzi mu o to, aby gwarzyć z duszą. Ale ma zawsze do przekazania pewne głębokie prawdy, które, choć nie zawsze zrozumiałe, często głęboko skrywane, mają wartość nieskończoną i służą wielu duszom. Którym przyjdzie korzystać z tych skarbów, które Bóg raczył wybranej duszy pozostawić. Zawsze jednak mowa Boża wnosi przesłanie
i konkretny kierunek podążania duszy, którym wyjawia się wola Boża w danym miejscu i w danym czasie i w danym miejscu na ziemi. Tyle, moi kochani, dziś w kazaniu o tych wszystkich orędziach. Was odsyłam, moi drodzy, do tego kompendium. Tam znajdziecie wyjaśnienie świętego Jana od Krzyża, w jaki sposób, jakie są kryteria prawdziwości orędzia. Tam sobie doczytajcie w większości. Ja tylko ze względu na charakter, bym nie uciekł od Ducha Świętego, moi drodzy, zrobiłem wam takie skrutinium w 30%. Dziś już jest to nasze, moi drodzy, czwarte kazanie o zrozumieniu natury naszych orędzi. Jutro wrócę do kolejnych, moi drodzy, spostrzeżeń i pójdę wraz z Matką Bożą i będę wam mówił o sposobie akceptacji orędzi. I że za orędziami idzie łaska. Dziś to mówiliśmy na spotkaniu, bo powiedział pewnie: moje słowo jest żywe, w każdym słowie jest łaska. Czytając, spotykasz się z żywym Bogiem. Czytając Pismo Święte, czytając orędzia mistyków, spotykasz się z żywym Bogiem. Zachęcam do czynienia tych, bo to jest na te czasy. Katarzyna jest piękna, ale ci raczej nie dla was, bo to się nie wyczerpa. Rozumiecie? Wiele ciekawych rzeczy znajdziecie, ale to był tamten czas, tamto miejsce. Dziś Bóg, mając tak zmaterializowane społeczeństwo, tak nasycone przez te konsumpcjonizmem myśli ludzkie, że dzieci, to się nie da mówić o tym wymiarze tamtym sposobem mowy Boga. Bóg musi używać pewnego innego podejścia, żeby tego nasyconego, brzuchatego, zapatrzonego w kapitał zakładowy i konta bankowe zwrócić na niebo, ku niemu. Jest to wielka sztuka i wielki wysiłek Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne.